Siemanko, witam, tu Chameleon OG. Życzę wam wszystkim udanych walentynek, dużo miłości. Właśnie stoję na zamarzniętym kanale, zobaczcie. I dzisiaj wam opowiem parę faktów na temat łyżwiarstwa, ponieważ to jest narodowy sport w Holandii, więc zapraszam do oglądania. Hej, słuchajcie, tylko się lód pojawił i zaraz wszyscy ruszyli na lodowiska, na wszystkie kanały. Niestety ja łyżw nie mam, chciałem wypożyczyć, ale przez to, że mam rozmiar 46, no już niestety wszystko było wypożyczone. Zobaczcie, jestem pod parlamentem w Hadze, woda pod parlamentem, ten staw jest zamarznięty, ludzie sobie jeżdżą na łyżwach i zapraszam was na trochę historii na temat łyżwiarstwa, opowiem wam co nieco, więc lecimy z tym. Na początku warto dodać, że na wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich od 1924 do 2018 roku Holandia zdobyła 130 medali, wszystkie na łyżwach, Polska 18. Jak to możliwe? Holenderska gorączka łyżwiarska nie jest możliwa do pojęcia dla cudzoziemców. Gdy lud skuje wody w tym kraju na wodzie, naród musi założyć łyżwy. Wszystko inne przestaje być ważne. Pracownicy idą na chorobowe, aby tylko skorzystać z lodu. Nie wiem, czy można tą pasję łyżwiarską przyrównać do czegoś, co by dla nas było zrozumiałe. Lód łączy Holendrów, tak jak polski kościół katolicki Polaków, ale to też nie najtrafniejsze porównanie. Holandia to niezwykle gęsta sieć kanałów, dróg wodnych, jezior i strumieni. Poruszanie się na łyżwach po wszechobecnym zimą lodzie było najłatwiejszym sposobem poruszania się zimą, już od średniowiecza, gdy tak zwana mała epoka lodowcowa trwająca od XV do XIX wieku gwarantowała mroźne zimy. Holendrzy mają łyżwiarstwo w swoim DNA, tradycja tak stara jak naród. 200 km łyżwiarski maraton 11 miast Fryzji jest w Holandii wydarzeniem ważniejszym niż wybory, olimpiady, mecze ligowe i wyścigi kolarskie. Maraton 11 miast jest świętem narodowym tej łyżwiarskiej nacji. To największe ludowe i sportowe wydarzenie Niderlandów zdarza się raz na kilkanaście lat, gdy pogoda na to pozwoli. Gołym okiem tej holenderskiej pasji łyżwiarskiej nie zobaczysz. Mróz jest w Holandii już rzadkością. To jednak lodowa pasja drzemie w tym narodzie i budzi się dopiero, gdy rtęć spada sporo poniżej zera. Cały naród dostaje wówczas lodowej gorączki. Gdy już lód skuje kanały, kto żyw wybiega na lód, najchętniej przejeżdżając długie dystanse wielu kilometrów, dzieci, rodzice i dziadkowie. W średniowieczu Europa miała łagodny klimat, ale między rokiem 1400 i 1800 zapanowała na świecie tak zwana mała epoka lodowcowa. Szczególnie w XVI wieku był mroźny i śnieżny, co uwieczniali chętnie malarze. W Alpach urosły gigantyczne lodowce. Szwedzka armia mogła przejść po lodzie do Danii. Z Manhattanu można było przejść po lodzie na State Island. W Chinach wymarzły sady pomarańczowe. Nawet turecki Bosfor zamarzł. Surowy klimat prowadził do szukania winnych, do polowań na czarownice i prześladowania Żydów. Holenderskie kanały zamarzały co roku. To stworzyło kulturę łyżwiarstwa. Liczba samych klubów łyżwiarskich w Holandii jest imponująca i przewyższa ponoć trzykrotnie liczbę wszystkich licencjonowanych pęczynistów w Polsce. Holenderski Związek Łyżwiarskiego zrzesza 702 kluby łyżwiarskie, poza tym działa wiele klubów niezrzeszonych. Kraj liczy pod dachem 23 sztuczne lodowiska i 5 torów lodowych czynnych cały rok. Ale tak naprawdę to Holendrzy kochają lód naturalny na kanałach, jeziorach i innych rozlewiskach. Dlatego też Holendrzy są pęczynistami długich dystansów. Zimowe Igrzyska Olimpijskie są holenderską specjalnością. Holandia zdobywa niemal wszystkie medale, jakie można na łyżwach zdobyć. Na ostatniej olimpiadzie w Soczi 2014 Niderlandy zdobyły 24 medale, czym uplasowały się na 5. miejscu klasyfikacji medalowej świata. To w proporcjach do wielkości kraju jest wynikiem imponującym. Ale to nic dziwnego,
Łyżwy to jest ich sport narodowy, uprawiany już w średniowieczu i do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że podobał się wam odcinek. Ja jeszcze idę pośmigać na lodzie, póki jeszcze nie roztopniał. I widzimy się już w kolejnej produkcji. Hello!